Piątek, 22 dzień marca, Marcin Prochacki. Zapraszam na serwis informacyjny Flash. W dzisiejszym programie. 24. sesja Rady Miejskiej. Tak jak wytwarzamy śmieci, takiej ilości, za takiej ilości śmieci będziemy płacić. Także jesteśmy zadowoleni. My chcemy wiosny. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat. Gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. Wikingowie w Kamiennej Górze. Około 500 lat przed Kolumbem dotarli do Ameryki. A na zakończenie o zbiórce pieniędzy dla Małej Lenki. Pamiętajcie, że robimy to dla nich. Zapraszamy serdecznie. W środę radni miejscy po 3-miesięcznej przerwie spotkali się na 24. sesji Rady Miejskiej w Kamiennej Górze. Tematem przewodnim były zmiany w podjętej w grudniu uchwale dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kamiennej Góry. W związku ze śmiercią naszego kolegi Józefa Górczycy proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci naszego kolegi. Sesja rozpoczęła się od minutowej ciszy. Radni uczcili w ten sposób pamięć zmarłego kolegi radnego Józefa Górczycy. Sesja głównie poświęcona była zmianom w podjętej zaledwie 3 miesiące wcześniej uchwale regulującej nowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra. Wówczas to kilka dni po zatwierdzeniu przez radnych grudniowej uchwały w mieście zawrzało. Swoje niezadowolenie wyrażali głównie przedsiębiorcy. To właśnie to środowisko najbardziej ucierpiałoby z nowych przepisów. Pan Zbigniew Pazderski, prowadzący od kilkunastu lat sklep meblowy od lipca 2013 roku, czyli od chwili wejścia w życie nowych przepisów, zapłaciłby za śmieci kilkaset procent więcej. Gdyby nie było tych zmian i sytuacja byłaby taka, jak byłaby poprzednio, po prostu bylibyśmy płacili takiej ilości pieniążków, że nie bylibyśmy w stanie utrzymać naszych sklepów. W poprzedniej uchwale były bardzo zawyżone stawki na metr kwadratowy wytwarzanych śmieci, a więc taki sklep średnio 300, 400, 500, 600 metrów płaciłby około 1200 zł miesięcznie, co by równało się, że taki sklep 600 metrów tworzyłby około 9, potrzebowałoby 9 pojemników 1100 litrów. My nie wytwarzamy takiej ilości śmieci. Miasto zrozumiało, że zrobiło błąd, że nam zawyżyło strasznie te stawki i żeśmy uzgodnili teraz już stawki realne, które po prostu, tak jak wytwarzamy śmieci, takiej ilości, za takiej ilości śmieci będziemy płacić. Także jesteśmy zadowoleni. Kupcy i przedsiębiorcy bronią swojej racji. Postanowili spotkać się z burmistrzem oraz przedstawicielami komórek odpowiedzialnymi za stworzenie grudniowej uchwały. Ostatecznie kompromis został osiągnięty. Jego owocem były zmiany w regulaminie, które radni zatwierdzili większością głosów. 4 dni żeśmy negocjowali, rozmawiali naprawdę bardzo konkretnie. Jestem bardzo zadowolony z tych rozmów. No i wypracowaliśmy kompromis. Kompromis, który, tak, zostały, te wskaźniki zostały inaczej, została rozbita powierzchnia tych lokali użytkowych, uzależniliśmy opłatę od wielkości tych lokali i to już zmieniło całą sytuację. Oczywiście tam jeszcze było kilka innych szczegółów, nie czas i miejsce o tym mówić, ale ten kompromis został zaakceptowany po obie strony, on z pełni zadowala, te opłaty nie uderzają kupców, więc nie ma tego restrykcyjnego działania. Drugą uchwałą dotyczącą odpadów, jaką radni podjęli na środowej sesji, było przedłużenie terminu składania deklaracji. Pierwszy wariant zakładał, że każdy mieszkaniec Kamiennej Góry produkujący na co dzień śmieci miał czas do 29 marca, aby zadeklarować się, czy będzie segregował śmieci, czy też będzie je składował w sposób zbiorczy. W związku z wykrytymi niedociągnięciami w poprzedniej uchwale termin składania deklaracji został przedłużony o miesiąc. Termin obowiązujący po zmianach to koniec miesiąca kwietnia. Myślę, że to jest ważne, chociaż muszę powiedzieć, że mieszkańcy dość licznie odwiedzają Urząd Miasta, składają to, bardzo nas to cieszy, rozmawiamy, pytają, pracownicy udzielają informacji, ale myślę, że abyśmy, to jest nową, uczymy się tego, abyśmy mieli jeszcze ten miesiąc czasu, to nam w niczym nie przeszkadza, bo my w międzyczasie będziemy ogłaszać przetargi na operatora, czyli tego, kto będzie te odpady wywoził, to nie stoi jedno drugiemu, nie stoi na przeszkodzie. I tego dzisiaj, jeśli chodzi o te dwie uchwały, dotyczyło jakby meritum tej sprawy. Oczywiście radni jeszcze dyskutowali, mają nie
dosyt pytań, wiedzy, czują się czasami, że nie do końca byli doinformowani. Ja uczciwie mówię, wszyscy mamy wiedzę na ten temat. Władze miasta nie wykluczają, że podczas działania całego systemu związanego z odpadami mogą pojawić się kolejne problemy czy niejasności. Już podczas obrad sesji radna Bogusława Krawiec czy Wiesław Sobiechowski zgłaszali kolejne niejasności, czy to z wywozem skoszonej trawy, czy punktem selektywnego segregowania odpadami. Chodzi o liście. Przychodzi okres, kiedy te liście lecą. Oczywiście, jeżeli właściciel posesji ma na swoim terenie drzewo, które zasypuje ten teren, no to będzie to jego problem. Ale są również posesje, gdzie nie ma ani jednego drzewa, a liście zgrabiane trafiają do śmietnika, obok śmietnika w workach i są tego naprawdę ogromne ilości. Kto za to będzie płacił, kto to będzie sprzątał? Chciałbym, żeby pani mieszkańcom powiedziała, co mają zrobić z pewnymi śmiećmi. Chodzi mi o puszki metalowe, na przykład metal. Co z tym mają zrobić, gdzie wyrzucić? Tak, żeby ogólnie wiedzieli. Chodzi na przykład groszek, kukurydza, konserwy, o takie rzeczy. Proszę państwa, nie odniosę się znów do ulotki, ale dokładnie jest wskazane. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest miejsce, w którym można złożyć tego rodzaju odpady. Burmistrz Krzysztof Świątek uspokaja. Wszystkie potencjalne niedociągnięcia będą na bieżąco korygowane. Ja uczciwie mówię, wszyscy mamy wiedzę na ten temat różną. Jest wiele niejasności i wiele nieprzewidywalnych rzeczy. To jest system, który inne kraje zachodnie przez wiele lat wprowadzały. Więc na początku tego systemu my na pewno będziemy mieć dużo problemów. Chodzi o to, żeby je zminimalizować. Żeby jak najmniej. I na razie nad tym wszyscy pracujemy. My chcemy wiosny. Takimi okrzykami dzieci z przedszkola publicznego numer 2 na Kamiennogórskim Rynku powitały jedną z najpiękniejszych pór roku. Żegnamy zimę, witamy wiosnę, wychodzimy z marzonami, z kwiatami tutaj na Kamiennogórski Rynek. Wszystkie nasze dzieciaczki, pomimo tego, że pogoda może nie wiosenna, tylko jeszcze zimowa, śnieg sypie, ale chcemy, żeby ta zima się skończyła, żeby przyszła już wiosna i żeby nasze dzieci mogły się w końcu więcej bawić na podwórku, żeby było wesoło i kolorowo. Zima trwa za długo. Do takiego wniosku doszli najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Z kwiatkami w dłoniach, ze śpiewem na ustach, tak maluchy z publicznego przedszkola numer 2 w Kamiennej Górze przeganiały zimę i witały wiosnę. Przedszkolaki z uśmiechem na ustach śpiewały znane nam wszystkim piosenki o tematyce wiosennej. Mimo niesprzyjającej aury, atmosfera była gorąca. Zima nie daje za wygraną. Pada śnieg, jest biało i zimno, a przecież każdy z nas lubi, gdy trawa się zieleni, a na drzewach pojawiają się pierwsze pąki. Na Kamiennogórskim Rynku mimo padającego śniegu można było poczuć ducha wiosny. Dużo kwiatów kolorowych zrobionych przez dzieci, przez rodziców. Według staropolskiej tradycji 21 marca powinno się spalić lub utopić marzannę, przeganiając w ten sposób zimę, aby odeszła w siną dal i wróciła dopiero za rok. Jednak ekologia wzięła górę i tego nie uczyniono. Dlatego zimowa aura w naszym regionie utrzyma się nawet do końca miesiąca. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry wznosi zielenieje świat. Zapewne wielu z państwa zastanawia się, kim byli Wikingowie oraz jakimi obyczajami wyróżniali się wśród kultury Europy. Dziś w programie Flash spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Cóż, że ze Szwecji? To trudne sformułowanie, lecz wykładowcy z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego radzą sobie z jego wymową świetnie. Jednak Szwecja i jej kultura wielu z nas kojarzy się z Wikingami. Wzbudzający strach piraci, nieustraszeni żeglarze, uzdolnieni rzemieślnicy. Tak w kilku słowach można podsumować mieszkańców jednego z krajów skandynawskich. Pamiętamy o epoce rozbojów, paleniu kościołów, klasztorów, najazdach na Wielką Brytanię. Ci nieustraszeni wojowie byli również odkrywcami.
mało ludzi zdaje sobie sprawę, ale Skandynawowie na około 500 lat przed Kolumbem dotarli do Ameryki. Ten lud miał również przebogatą kulturę, z którą można było zapoznać się w miniony czwartek w Kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. Postaramy się tutaj pokazać bogactwo kulturowe epoki wikingów, wikińską sztukę, czy to takie rzemiosło artystyczne, czy też sztukę nawigacji, pływania właśnie po morzach. Podczas trwającego ponad godzinę spotkania z Dniami Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku, wszyscy zainteresowani, którzy odwiedzili muzeum, z zaciekawieniem wysłuchali wykładu, a także mogli poczuć się jak prawdziwi wikingowie, zakładając elementy ubioru dawnych wojowników. Dziś Szwecja kojarzy nam się z Unią Europejską, może trochę z potopem szwedzkim. Jednak mówiąc o Szwecji, nie możemy zapomnieć zarówno o wojach, jak i Pippi Langstrump, której zabawną historię znają dzieci na całym świecie. Kolejna zbiórka pieniędzy w powiecie. Tym razem środki finansowe będą zbierane dla małej Lenki, która jest chora na przepuklinę oponowo-rdzeniową, niedowład kończyn dolnych oraz wodogłowie wewnętrzne. Siemano, jeden ryb. Janker. Remi, gramy koncert charytatywny dla poważnie chorej Lenki. 23 marca w Lubawce w Domu Kultury o godzinie 16.30 za jedyne 10 zł zaczynamy imprezę. Impreza będzie dwutematyczna, na początku rok, później wejdziemy mocno hip-hopowo. Breakdance, beatbox oraz loteria, na które możecie wygrać wartościowe rzeczy. Jeżeli martwicie się powrotem z imprezy, o godzinie w pół do 12 z PKS-u w Lubawce odjedzie autobus do Kamiennej Góry. Pamiętajcie, że robimy to dla nich. Zapraszamy serdecznie. Dla nas to jedyne 10 zł, a dla niej ogromna nadzieja. Im nas więcej, tym lepiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.